Dzień dobry, witam w Jabłonowie. Dzisiejszym gościem jest Citroen C5 Cross Tourer w kolorze srebrnym. Nie wiem, czy widzicie na sprzęcie, którym to nagrywam, natomiast nie jest to taki zwykły, taki srebrny, jak na przykład tamten Opel Astra, czy to BMW 39, czy ten Chrysler, którego nam to klient, odbierając auto, zostawił do jutra. Jest to taki specyficzny, srebrny, przydmiany lekko, taki bardzo ładny srebrny to jest. Tutaj, jak widzicie, współpracujemy z nową firmą samochody.pl, tam znajdziecie naszą pełną ofertę. Zachęcam do zaglądania na samochody.pl. A jakbyście swoje auto chcieli sprzedać jako osoba prywatna na samochody.pl, zapłacicie tylko 10 zł za ogłoszenie w stosunku do 150, jakie będzie chciało od Was Otomoto. Tyle ogłoszeń parafialnych. Teraz auto. Rok produkcji 2014, lipiec, czyli jeden z pierwszych tak naprawdę Cross Tourerów. Cross Tourer debiutował w marcu roku 2014. Pod maską mamy silnik 2.2 HDI, 204 konie mechaniczne, 450 Nm. Niedawno nagrywałem filmik o Peugeotie 508 z tym motorem. No tu jest dokładnie tak samo. Tu jest dokładnie tak samo. Troszkę ponad 8 sekund do setki. Troszkę ponad 220 km prędkości maksymalnej, 6 biegów. Ten sam silnik, ta sama skrzynia, trochę inne prowadzenie. Tu mamy super wygodną hydropneumatykę. Peugeot. No Peugeot jak to Peugeot, jest dużo bardziej niemiecki w prowadzeniu niż Citroen, co kto lubi, dlatego właśnie zawsze ten sam samochód, inaczej opakowany, znajdował dwa grona nabywców. Jedni kupowali C5, inni woleli 508. Powiem Wam osobiście, że sam nie wiem, co bym wybrał, gdybym wybierać miał któryś z tych dwóch modeli, bo tak naprawdę oba bardzo lubię. Oba są bardzo fajne, oba są raczej żywotne, raczej mało awaryjne, raczej niedrogie w obsłudze. Oba mają świetne silniki i nieproblemowe automatyczne skrzynie biegów. Mamy tutaj Cross Tourera wyposażonego bogato, bo nie wiem, czy wiecie, były też Cross Tourery, tak zwana bieda edition. Po prostu był to Cross Tourer, natomiast nie był wersją exclusive. Tu mamy wersję exclusive, tu mamy wersję bardzo, bardzo bogatą. I tak jak teraz patrzę, zastanawiałem się, dlaczego na desce rozdzielczej świeci się serwis. Już widzę, przepalił nam się ksenon. Prawdopodobnie zanim ktokolwiek z Was przyjedzie go oglądać, dwa ksenony wymienimy, no bo wiadomo, że ktoś, kto ten samochód kupi, musi mieć możliwość nim wrócić nawet w najdalszy zakątek Polski. Także nie sugerujcie się tym, że się jeden ksenon nie świeci. Na pewno będzie, zanim ten samochód będziecie oglądać na żywo, ksenon będzie wymieniony, to mogę Wam obiecać. Sam osobiście tego dopilnuję. Cross Tourer, więc tak jak tutaj widzimy, nakładki na nadkolach. Tu mamy dwa kominy z tyłu. Z przodu mamy też taki jakby specjalny plastikowy spoilerek, taką nakładkę. Blendę, no coś, co już wspominałem Wam, że to gdybyście, nie daj Boże, ten plastik zgubili, to kosztuje 2200 w serwisie. Także pilnujcie tego plastiku, jeżeli macie Cross Tourera. No może do bagażnika przejdziemy. Bardzo fajnie to auto w tym kolorze wygląda, w kontraście z ciemnymi szybami. Jest naprawdę fajny samochodzik. Kamera cofania, to Wam pokażę później. Bagażnik 535 litrów na 1490. Roletki w tylnych drzwiach. Proszę bardzo. Pełna skórzana tapicerka, bardzo ładnie utrzymana. O przebiegu jak zwykle na koniec, przecież trzeba jakoś zbudować dramaturgię. No ale wiadomo, że nie jest to przebieg na poziomie 60 czy 80 tysięcy km, bo taki samochód by na zachodzie kosztował z takim przebiegiem majątek. Skórka bardzo ładna. Wsiadamy do środka. W środku jak w każdej C5 w ekskluzywie. Czyli mamy na przykład, co tu mamy? Hydropneumatyka, automat,
radio z twardym dyskiem Bluetooth. I zobaczcie, moi drodzy, mamy już nawigację, która nam pokazuje tutaj, prawda, ograniczenia prędkości, także tutaj mamy, no i mamy język polski. To już jest Citroen z tych czasów, kiedy Francuzi brali pod uwagę to, że tak wspaniałe auto może też sobie kupić w salonie Polak i już można było sobie język zmienić na język polski. W starszych C5 było to niestety niemożliwe, ale nie tylko w C5. Kolega miał kiedyś Mercedesa 221 S-klasę z roku 2000 bodajże 8 albo 9 i tam też się nie dało kupionego w polskim salonie zmienić języka na polski. Tutaj to mamy. Fotele elektryczne z pamięcią, masaże, podgrzewane fotele. No zobaczcie sobie tutaj cały ten fotel wam przybliżę. Sprzęt nie jest wysokich lotów, natomiast widać, że fotel też nie jest zniszczony. Nic mu nie dolega. To samo kierownica. Oddalimy trochę. Mogę wam od razu win pokazać. Sprawdzajcie. Weryfikujcie. Stosujcie zasadę ograniczonego zaufania. Do tego was namawiam. Sprawdzajcie nie tylko w płatnych raportach, z których często nic nie wynika. Sprawdzajcie też w serwisie danej marki, której to auto kupujecie. Bo często gdzieś tam sobie ktoś sobie samochód cofa między przeglądami. Natomiast gdy sprawdzimy win w serwisie, wychodzi na to, że przebieg był zupełnie inny dawno temu. Tu przebieg jest w pełni oryginalny. 224 tysiące kilometrów. Jak już wspomniałem, serwis się świeci, bo się nam przepaliła żaróweczka. Gdy ją tylko wymienimy, serwis oczywiście zgaśnie, nie będzie nas niepokoił. Ten serwis się równie dobrze zaświeci, jak na przykład zabraknie płynu do spryskiwaczy. Także nie panikować, jak się zaświeci serwis w C5. Cóż mogę wam więcej o tym pięknym aucie powiedzieć? Dokopałem się dzisiaj do cenników z roku 2014. Ten samochód, gdy był nowy, z silnikiem 2.2 HDI, z automatem, no bo 2.2 tylko z automatem było w wersji ekskluzji, tak jak tutaj, kosztował, moi drodzy, wyjściowo 145 tysięcy złotych. No powiecie, że dzisiaj za 145 tysięcy to kupicie Focusa 1-litrowego w pakiecie ST, tak, oczywiście. Przy czym weźcie pod uwagę, że to było trochę inne 145 tysięcy niż dzisiaj. Troszkę te pieniążki były warte zupełnie wtedy inaczej. Używane samochody też były zdecydowanie tańsze niż są w tej chwili. Także no, świat był chyba trochę inny te 9 lat temu. Auto jak zwykle godne polecenia. Wszystko jest udokumentowane, gwarantowane na piśmie. Zapraszam, polecam.